rozdział 11. Wyznaczanie granic. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że mam prawo powiedzieć nie. Niedefensywna postawa skutecznie zniechęca do ataku i łagodzi konflikty. Pozwala ci też odpowiadać na najbardziej kąśliwe zaczepki w sposób opanowany i spokojny. Nie tracisz twarzy, nie wychodzisz z siebie. To już doniosła i widoczna zmiana w Twoim zachowaniu bardzo kłopotliwa dla matki. Aby ustalić nową równowagę sił w Waszej relacji, potrzebujesz jednak czegoś więcej niż rezygnacja z defensywy. Musisz określić własne pragnienia i potrzeby, a następnie przekazać je matce. A to wymaga wyznaczenia granic, podstawowych zasad rządzących Waszym współżyciem, czy to na co dzień, czy od święta. Wyobraź sobie, że mieszkasz w domu bez zamka w drzwiach, bez zasłon w oknach i bez płotu wokół dziedzińca. Brak barier chroniących twoją przestrzeń, prywatność i bezpieczeństwo napełnia cię lękiem i dyskomfortem. Czujesz się odsłonięta, bezbronna wobec potencjalnych intruzów, przypuszczalnie tego właśnie doświadczasz przez całe życie w relacjach z matką. Niekochające matki nie uznają granic między nimi a córkami, jest to cecha wspólna dla nich wszystkich. Każda z nich, niezależnie od typu, uważa za oczywiste, że jej potrzeby, chęci i interesy liczą się bardziej niż Twoje. Czasami, zwłaszcza Twoją przestrzeń fizyczną, dom, czas, harmonogram. Zawsze narzuca Ci swoje osądy, opinie, priorytety i preferencje. Ustawia cię na pozycji podrzędnej i wmawia, że musisz się z tym pogodzić, gdyż tak robią wszystkie dobre córki. Wyznaczanie przez ciebie granic radykalnie zmienia wasz dotychczasowy układ. Pozwala ci otoczyć płotem twoją przestrzeń fizyczną i emocjonalną, a także ogłosić niepodległość, przejęcie władzy nad własnym życiem. Granice fizyczne dotyczą tego, co pozwalasz innym robić w swojej obecności i w swoim domu. Granice emocjonalne określają, jak ludziom wolno cię traktować. Omówione wcześniej pisanie listów ułatwia córkom emocjonalną separację od matek, jednak nawet po wykonaniu tej pracy możesz mieć trudności z przełożeniem jej efektów na konkretne, codzienne sytuacje. Jak masz reagować na różne postępki, wymagania i pomysły matki? Odpowiedzi na poniższe pytania pomogą ci ocenić. Do jakiego stopnia nadal kierujesz się w życiu narzuconymi przez nią emocjonalnymi zasadami? Czy nadal bierzesz odpowiedzialność za uczucia i potrzeby matki? Czy nadal uważasz jej uczucia i potrzeby za priorytetowe, nawet kosztem Twoich własnych? Czy nadal denerwujesz się dlatego, że matka jest zdenerwowana? Choćby jedna odpowiedź twierdząca wskazuje, że twoje emocjonalne granice są słabe i niewyraźne. Żyjesz na terytorium rządzonym przez twoją matkę, nie przez ciebie. Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli od najmłodszych lat uczono cię, że twoje uczucia i potrzeby nie liczą się w zestawieniu z matczynymi. Słabe granice emocjonalne są prostą konsekwencją takiego wychowania. Samo oddzielenie twoich emocji od jej emocji, może wydawać ci się niestosowne i całkowicie obce. Musisz jednak wyposażyć swój emocjonalny dom w drzwi, płot i zasłony to warunek konieczny, aby zacząć żyć na własną rękę i własny rachunek. Nie jesteś odpowiedzialna za życie matki, podobnie jak za jej nastrój, uczucia i zniekształconą percepcję ciebie samej. To wszystko należy do niej. I choćbyś miała zapłacić za to potężnym poczuciem winy, twoim zadaniem jest wytyczenie granic między jej życiem a twoim. Musisz to zrobić, gdyż dopóki skupiasz się na matce, umyka ci wiedza, kim jesteś i czego naprawdę chcesz. Ciągłe antycypowanie jej potrzeb, reakcji i pretensji zabiera ci czas i energię potrzebną na eksplorację twoich własnych pragnień. Zapominasz nawet o zdaniach w pierwszej osobie liczby pojedynczej, zaczynających się od chcę, wolę. Uważam, że córki podporządkowane od dziecka matczynym wymaganiom zbyt łatwo i zdecydowanie zbyt często przyjmują w życiu rolę pasywną, tak jakby z góry rezygnowały z własnej podmiotowości albo i nie odkryły, że takową mają. Osobisty rozwój i samostanowienie podstawowe zadania człowieka dorosłego będą poza twoim zasięgiem, jeśli wcześniej nie pozwolisz sobie na swobodę podążania za swoimi skłonnościami, ekspresję swoich talentów, słuchanie swoich pragnień. Masz kontrolę nad terytorium w obrębie twoich granic, ale aż do teraz zachowywałaś się tak, jakbyś uważała ją za mrzonkę. Chcę cię zapewnić, że tak nie jest. Pod warunkiem rozdziału twojego życia od życia twojej matki. Jak tego dokonać? Wyznaczenie granic jest czteroetapowym procesem wymagającym pracy wewnętrznej i zewnętrznej oraz hartu ducha. Obiecuję Ci jednak, że wszystkie te wysiłki opłacą Ci się z nawiązką. Etap pierwszy: Zdecyduj, czego chcesz. Jeśli dotychczas brakowało Ci wyraźnych granic, musisz dokładnie przemyśleć, jak powinna wyglądać Twoja relacja z matką. Na co zamierzasz jej pozwolić, a czego zakazać? Które z jej zachowań odbierasz jako inwazyjne, krzywdzące, poniżające Cię czy pomniejszające? Gdzie chciałabyś przeciągnąć linię w kwestii odpowiedzi na jej prośby czy żądania pod Twoim adresem? Co jest dla Ciebie dopuszczalne, a co nie? Masz pełne prawo decydować o kształcie waszych dalszych stosunków. Czy zgadzasz się, żeby matka z własnej inicjatywy brała grzebień i poprawiała twoje uczesanie? Czy wolno jej wpadać do ciebie bez uprzedzenia, czy raczej powinna zapowiadać się z wizytą? Czy może dzwonić późną nocą, pomijając sprawy naprawdę nagłe? Czy będąc u ciebie w domu, może przeglądać papiery na twoim biurku, otwierać twoje szuflady albo lodówkę? Czym masz coś przeciwko temu, że pożyczy sobie którąś z Twoich rzeczy bez pytania? Zrobi porządek w Twojej szafie, przeczyta wiadomości z Twojego telefonu. Musisz ustalić zasady obowiązujące na Twoim terytorium na miarę Ciebie samej jako odrębnej jednostki. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do traktowania z szacunkiem i do protestu, jeśli zauważysz jego brak. Jest sprawą zasadniczej wagi by obwarować te sprawa granicami. Nikomu, włącznie z twoją matką, nie pozwól na siebie krzyczeć, szantażować się ani obrażać. Masz prawo wymagać od matki, żeby przestała krytykować ciebie, twojego męża, teściów, przyjaciół i tym podobne. Możesz zastrzec, że nie życzysz sobie nieproszonych dobrych rad. Nie musisz dłużej godzić się na obwinianie cię czy odpowiedzialność za jej problemy i nastroje. Jeśli wahasz się albo nie czujesz pewnie na myśl o zakomunikowaniu matce, czego chcesz, wróć do Twojej osobistej karty praw. Jesteś dorosła, masz wiele opcji i możesz wykonać wielki krok w kierunku wyzwolenia, sporządzając listę pozbawionych miłości zachowań matki, przed którymi chciałabyś się chronić. Przestrzeń oddzielająca cię od każdego z tych zachowań będzie właśnie twoją granicą? Nie musisz ani nawet nie powinnaś wyznaczać wszystkich granic naraz zajmie to zapewne nieco czasu, ale już teraz jasno sprecyzuj, czego chcesz. Etap drugi Użyj języka oświadczeń, aby przekazać matce swoje postulaty. Granice znane tylko Tobie są iluzoryczne, a stają się realne dopiero wtedy, gdy wiedzą o nich inni. Musisz więc poinformować Matkę o nowych zasadach, na jakich ma się odtąd opierać Wasza relacja, a później przypomnieć o nich za każdym razem, gdy zostaną naruszone czyli ilekroć poczujesz się dotknięta zachowaniem Matki, albo niechętna do spełnienia jej próśb, wymagań czy sugestii pod Twoim adresem. Ustalasz granice przy użyciu oświadczeń, jasnych, bezpośrednich, niedefensywnych komunikatów. Twoje oświadczenia powinny zaczynać się od takich zwrotów, jak: Nie chcę więcej, nie zamierzam dłużej, chcę odtąd, nie zgadzam się na, nie pozwalam ci, musisz. Oto kilka przykładów. Mamo, nie chcę więcej wysłuchiwać twoich skarg na tatę. Musisz znaleźć sobie kogoś innego do takich rozmów. Nie zgadzam się, żebyś krytykowała mojego męża. Nie pozwalam ci pić u mnie w domu ani na oczach moich dzieci. Nie zamierzam dłużej spędzać z tobą każdej niedzieli. Chcę odtąd, żebyśmy ustaliły jedną w miesiącu na spotkania, ale pozostałe musisz planować sobie na własną rękę. Nie potrzebujesz tłumaczyć się, wyjaśniać, uzasadniać ani przepraszać. Oświadczenia są oświadczeniami, nie podlegają dyskusji. Trzymaj się rozróżnienia, co jest w porządku w waszych relacjach, a co nie jest i po prostu przekaż to matce. Etap trzeci. Przygotuj sobie odpowiedzi i użyj ich w stosownym momencie. W idealnym świecie wystarczyłoby ci po prostu sformułować swoje preferencje, żeby matka szeroko otworzyła oczy, a później ramiona i biorąc cię w objęcia, wykrzyknęła: Och, kochanie, nie zdawałam sobie sprawy, że to dla ciebie takie męczące. Oczywiście, zmieniam się natychmiast. I odtąd żyłybyście długo i szczęśliwie. Niestety, życie z niekochającą matką to nie bajka. Więc lepiej nie licz na takie zakończenie. Ustalanie przez ciebie granic będzie dla twojej matki szokiem. Nigdy wcześniej nie okazałaś się tak asertywna wobec niej i miała prawo sądzić, że i nigdy później nie będziesz. Może poczuć się zagrożona twoją nową siłą, a już na pewno odsunięta i nie pogodzi się z tym bez walki. Dlatego tak ważne jest, żebyś przygotowała się na jej najbardziej prawdopodobną kontrę i przećwiczyła swoje odpowiedzi, podobnie jak ćwiczyłaś niedefensywne zdania. Tym razem musisz skupić się przede wszystkim na własnym stanowisku i nie pozwolić matce wciągnąć się w kłótnie, wyjaśnienia ani krytykę ciebie samej w charakterze odwetu. Na początek kilka krótkich dialogów. Więcej przykładów znajdziesz w dalszej części tego rozdziału. Na słowa matki: Dlaczego mówisz mi to właśnie teraz? Dotąd jakoś ci to nie przeszkadzało. Odpowiadasz: Mamo, Przeszkadzało mi od dawna i to bardzo. Po prostu wcześniej nie miałam odwagi ci o tym powiedzieć. Nie zamierzam dłużej godzić się na. na słowa matki. Co cię napadło? Odpowiadasz. Po prostu mam dość, mamo. Nie chcę więcej udawać, że nie widzę, tłumaczyć, wybaczać, ani akceptować twojego niedopuszczalnego zachowania. Na słowa matki kto cię na mnie napuścił? Odpowiadasz: Nikt mnie nie napuścił, mamo. To moja własna inicjatywa. Długo nad tym myślałam i nie zamierzam dłużej znosić obecnej sytuacji. Etap czwarty. Pomyśl o racjonalnych konsekwencjach. Twoja matka może protestować albo odmówić respektowania świeżo wyznaczonych przez ciebie granic. Musisz zatem z góry zaplanować, co powiesz i zrobisz w razie jej negatywnej reakcji. Nie chodzi mi oczywiście o nakładanie na nią jakichś kar, ale tylko o to, żebyś obstawała przy swoim nadrzędnym celu eliminacji jej szkodliwych zachowań. Wyznaczając granice, określasz pewne konkretne zachowanie matki jako niedopuszczalne. Aby chronić się przed nim na przyszłość, a jednocześnie zademonstrować swoją determinację, Zarówno matce, jak i sobie samej, musisz wprowadzić dystans między tobą a tym zachowaniem. Co zrobisz, jeśli się powtórzy? Za pierwszym razem przypomnij matce swoje oświadczenie, gdyby przypadkiem wyleciało jej z pamięci. Przy drugiej i kolejnej próbie przekroczenia twoich granic, możesz na przykład. wyjść? Poprosić matkę, żeby wyszła od ciebie. Odłożyć słuchawkę zawiesić kontakty. Jest wiele innych możliwych reakcji, tak więc myśl przede wszystkim o tym, co zapewni ci najlepszą ochronę przed niechcianym przez ciebie zachowaniem. W zdystansowaniu się od pozbawionego miłości i zachowania twojej matki, jeśli przekroczy jasno wytyczone granice, nie chodzi o zemstę, odwet, karę, zawstydzenie jej czy dotknięcie. W ogóle nie chodzi o nią, tylko o działanie w Twoim najlepszym interesie. Przygotuj zawczasu plan postępowania, zapoznaj z nim matkę i obiecaj sobie solennie, że sama będziesz go przestrzegać. Twoje słowa, przypominam, jasne i precyzyjne, muszą odzwierciedlać decyzje, a uczynki podążać ich śladem. Inaczej całe przedsięwzięcie nie ma sensu. Nie możesz zmienić zachowania matki, to jest wyłącznie w jej mocy. Ale możesz zmienić waszą relację, zmieniając twoją własną postawę wobec niej. Loren: Co powiedzieć matce zaborczej? Zachęcona sukcesem z niedefensywną komunikacją, Loren chciała szybko zrobić następny krok i wprowadzić nowe zasady w relacjach z matką. Loren: To niesamowite móc powiedzieć coś w rodzaju Przykro mi, że jesteś zdenerwowana, zamiast kajać się czy wdawać w długie tłumaczenia. I to działa. Dzięki tym pani niedefensywnym zdaniom już czuję się znacznie silniejsza. Ale mama nadal oczekuje, że będę dzwonić do niej co wieczór, wcale się nie uspokoiła po tym jednym razie. Koniecznie muszę pójść za ciosem i powiedzieć jej, że nie będę dłużej przestrzegać tego niemożliwego rytuału. Ucieszyłam się, że z własnej inicjatywy wygłosiła oświadczenie, dokładnie to, co chciałam jej zaproponować. Wytłumaczyłam jej, na czym polega wyznaczenie granic i zapytałam, jaka forma kontaktów telefonicznych z matką byłaby dla niej do przyjęcia. Loren. Naprawdę nie chcę rozmawiać z nią częściej niż dwa, no powiedzmy trzy razy w tygodniu. Boże, szczyt marzeń! Może z czasem dałoby się nawet jeszcze rzadziej. No i żeby to nie były długie rozmowy, chciałabym po prostu zapytać, czy u niej wszystko dobrze i powiedzieć, że u mnie tak. Ale nie wyobrażam sobie, że godzinami wiszę na telefonie i zdaję jej relacje z każdej minuty, a ona świdruje mnie na wylot albo planuje mi życie. Na samą myśl o tym dostaję gęsiej skórki. Ja. I jak zamierza pani to powiedzieć? Loren. Może jakoś tak. Mamo, zanim się rozłączymy, muszę ci jeszcze coś powiedzieć. Chcę cię uprzedzić, że nie będę dłużej dzwonić do ciebie codziennie. Mam własne życie. Z radością porozmawiam z tobą kilka razy w tygodniu, ale nie jest w porządku, żebyś wymagała ode mnie relacji ze wszystkich moich osobistych spraw. Nie jest też w porządku, żebyś dzwoniła do mnie do pracy. Możesz zostawić mi wiadomość na komórce ale nie dzwoni na służbowy telefon. Tylko co z tego, skoro wiem, że jeśli sama nie zadzwonię, na drugi dzień zadzwoni właśnie do pracy i będzie mnie dręczyć? Zawsze tak robiła. I jak zwykle zacznie jęczeć, że całą noc nie spała i że chyba już jej nie kocham. Zaborcze matki robią to, co im pasuje, a Loren pozwoliła swojej przekraczać wszelkie możliwe granice, skąd idąc nigdy niewyznaczone. Za każdym razem, gdy godziła się na taką ingerencję, wzmacniała zachowanie matki. Zmiana zwyczajów utrwalonych od lat wymagała teraz wielkiej stanowczości. Loren miała już za sobą etap pierwszy, ponieważ jasno określiła granice dwie lub trzy rozmowy w tygodniu, zakaz telefonów do pracy, ale przed sobą wszystkie trzy następne. Musiała zakomunikować matce swoją decyzję i przekonać ją, że nie żartuje. Ja. Co pani zrobi, jeśli matka wkrótce po tej rozmowie znów zacznie zachowywać się po staremu? Loren. Nie chcę ustąpić tak, jak zawsze ustępowałam. Będzie ciężko, ale jeśli zadzwoni do pracy, powiem sekretarce, żeby jej ze mną nie łączyła, albo dam jej do zrozumienia, że zaraz odłożę słuchawkę. Ja. A zatem powinna pani uprzedzić ją i o tym. Mamo, musisz dostosować się do moich życzeń i nie dzwonić między telefonami ode mnie dwa czy trzy razy w tygodniu. A jeśli jeszcze raz zadzwonisz do mnie do pracy, nie będę miała innego wyjścia jak poprosić sekretarkę, żeby cię nie łączyła. Mówię poważnie, mamo. Loren. Ale i tak wiem, co będzie. Jakbym już ją słyszała, co zrobiłam, żeby sobie na to zasłużyć, za co chcesz mnie ukarać. Wiele matek automatycznie ustawia się w pozycji ofiary, ilekroć córki zaczynają stawiać opór ich niezdrowym zachowaniom. Jest to bardzo skuteczna forma manipulacji, ostrzegłam Loren. Należy się jej spodziewać, co nie znaczy, że akceptować. Co zatem zrobić? Jedną z dobrych odpowiedzi będzie Mamo, uspokój się. Wprowadzam kilka nowych zasad i proszę cię, żebyś potraktowała je poważnie. Okażesz znacznie więcej siły, nie odpowiadając na konkretne pytania czy oskarżenia matki, a tylko obstając przy swoich świeżo ustalonych granicach. Mniejsza o to, że będziesz brzmieć jak zacinająca się płyta, twoja matka może być tak zdenerwowana, zszokowana czy osłupiała, że nawet dobrze nie zrozumie, co mówisz. Musisz powtórzyć jej tyle razy, ile trzeba, jasno i wyraźnie, na czym polegają nowe zasady i co zrobisz, jeśli nie zechce ich respektować czy przyjąć do wiadomości. Ja. Proszę mi wierzyć, doskonale rozumiem Pani niechęć do stawiania spraw na ostrzu noża. Wiem, ile to Panią kosztuje i jak bardzo wydaje się Pani bezduszne. Rozumiem też i szanuję, że nie chce Pani urazić matki, ale. Musi pani wreszcie pomyśleć o sobie. Jeśli pani tego nie zrobi, nic się nie zmieni. Loren. Wiem i widzę, że nie pozostaje mi nic innego jak właśnie to zrobić. Poradziłam jej, żeby napisała sobie krótki konspekt planowanej rozmowy i dobrze go zapamiętała, podobnie jak kilka przećwiczonych przez nas odpowiedzi. I żeby dalej ćwiczyła, wiedząc już na przykładzie niedefensywnej komunikacji, że tylko praktyka daje jej naturalność i pewność siebie. Gdy przyszła do mnie następnym razem, uśmiechała się szeroko już od drzwi. Loren. Susan. Sama nie mogę w to uwierzyć, ale zrobiłam to. Nie wyszło doskonale. Byłam cała spięta i czułam się podle, ale dałam radę. Najgorzej było, gdy mama zaczęła płakać i wypominać, że wszystko dla mnie poświęciła, gdy byłam dzieckiem. Serce mi pękało, a jednak jej przerwałam. Mamo, mówimy teraz o dniu dzisiejszym. Obie jesteśmy dorosłe i nasza relacja nie jest zdrowa, bo za bliska. Nie twierdzę, że to tylko przez Ciebie. Ja sama pozwoliłam, żeby tak się stało. Lubię się z Tobą spotykać i rozmawiać, tylko nie tak często, jakbyś chciała. Bardzo mi na tobie zależy, ale to nie znaczy, że będę ciągnąć ten rytuał. Ciąży mi i źle się z nim czuję. Przykro mi, że jesteś zdenerwowana. Nic więcej nie mogłam z siebie wykrztusić, a potem słyszałam już tylko jej chlipanie i siąkanie nosem. To było straszne, Suzan. Na koniec dobiła mnie swoim zwykłym: Czy ty mnie już wcale nie kochasz? A ja na to: Mamo, nie mów głupstw. Oczywiście, że cię kocham. Ale musisz dostosować się do moich życzeń. A teraz, Pa, muszę już iść. Porozmawiamy za kilka dni. Najpierw wydzwaniała jak zwykle, a że nie odbierałam jej telefonów, kilka razy nagrała mi się na pocztę głosową. W końcu przestała dzwonić, chociaż w tych wiadomościach brzmiała bardzo żałośnie, bo jednak je odsłuchałam. Ale jestem tu, stoję przed Panią, więc chyba nie zabiły mnie wyrzuty sumienia. To już dwa tygodnie, jak rozmawiamy tylko wtedy, gdy ja do niej dzwonię, raz na kilka dni. Mama trochę się uspokaja, a ja naprawdę czuję się o wiele swobodniejsza i coraz mniej winna. I wie pani co? Lubię ją teraz znacznie bardziej, bo bez przymusu. Powiedziałam Loren, jak bardzo jestem z niej dumna i jak bardzo sama musi być dumna z siebie. A później poprosiłam, żeby poklepała się prawą ręką po lewym barku, mówiąc sobie przy tym: Dziecko, naprawdę świetnie się spisałaś. Spojrzała na mnie nieco podejrzliwie, ale spełniła moją prośbę, po czym uśmiechnęła się i powiedziała, że chętnie zrobi to jeszcze raz. Wraz z tą pierwszą granicą, Loren ustanowiła precedens. Był to początek dłuższego procesu, albowiem nie możesz oczekiwać, że jedno Twoje oświadczenie zmieni sytuację o 180 stopni. Powtarzam, nie zmienisz matki, ale zmieniając swoje zachowanie, stwarzasz atmosferę, której ona też może zmienić własne, albo dać ci do zrozumienia, że nie chce. Okaże się to dopiero po pewnym czasie, więc bądź cierpliwa. To nowa sytuacja i dla ciebie, i dla niej. Karen: Co powiedzieć matce despotycznej? Niektóre matki, tak jak matka Loren, mogą początkowo odrzucać oświadczenia córek, ale z czasem zaczną respektować wyznaczone przez nie granice. Inne zareagują znacznie gorzej krzykiem, groźbami, albo wielkim gniewem. Tego właśnie spodziewała się Karen córka matki despotycznej, krytycznej i nieprzebierającej w słowach. Jak może pamiętasz z rozdziału czwartego części pierwszej, Karen zgłosiła się do mnie wyczerpana konfliktem, jaki wybuchł po jej zaręczynach z Danienem, mężczyzną nieakceptowanym przez matkę. W trakcie naszych sesji uświadomiła sobie, jak bardzo despotyzm matki zatruwał jej życie i dała się przekonać, że czas zmienić postawę z reaktywnej na proaktywną, czyli wyznaczyć matce nieprzekraczalne granice. Ale tak jak wiele uległych córek, była śmiertelnie przerażona realizacją tego planu. Karen. Wiem, co powinnam jej powiedzieć, ale aż boję się myśleć, co zrobi. Zauważyłam, że mamy dość jasny obraz, kim jest matka Karen i jak może zareagować na rzucone jej wyzwanie. Ja obrażała panią i Daniela. Próbowała panią ośmieszyć i groziła, że w niczym nie pomoże wam przy ślubie. Wiemy zatem, że żadne pani oświadczenie nie skłoni jej do zmiany stanowiska. Nie powie przecież, masz rację, kochanie, a teraz usiądźmy i zajmijmy się przygotowaniami do ślubu to po prostu wykluczone. Możemy jednak popracować nad strategiami postępowania w zależności od jej prawdopodobnych reakcji. Karen. No tak, ale. Z góry wiem, co będzie dalej. Dojdzie do strasznej awantury i stłamsi mnie tak jak zwykle. To jest najbardziej prawdopodobne, Suzan. Ja. Ważne jest, żeby pani czuła się chroniona solidnymi granicami. Musi pani okazać matce, że nie będzie dłużej pani kontrolować. Nie może pani słuchać tylko lęku. Czy pani lęk jest silniejszy od pragnienia zmiany życia na lepsze? Silniejszy od miłości do Daniela, ważniejszy niż szacunek do samej siebie? Karen. Nie, naprawdę chcę to zrobić i wiem, że muszę. Tyle, że próbowałam już wcześniej i nic z tego nie wyszło. Zapewniłam Karen, że teraz ma znacznie większe szanse po przejściu na razie we własnej głowie trzech etapów procesu: określenia czego chce sformułowania oświadczeń i decyzji, co zrobi, jeśli matka nie przyjmie jej warunków. Przygotowany przez Karen konspekt wyglądał mniej więcej tak. Mamo, nie będę dłużej tolerować twoich obelg i krytyki pod adresem Daniela, ani pod moim własnym. Twoje zachowanie wobec nas jest niedopuszczalne. Od dzisiaj sprawa naszego ślubu i osoby Daniela jest poza dyskusją. Nie zgadzam się, żebyś mówiła mi, za kogo mam wejść za mąż. Ilekroć wrócisz do tematu, przerwę rozmowę. Jeśli znów zaczniesz mnie obrażać, odłożę słuchawkę albo wyjdę. Kilka jasnych i prostych zdań, a ileż w nich było mocy. Teraz Karen musiała przygotować się na wymianę ognia, jej zdaniem nieuniknioną. Istniała teoretyczna możliwość, że matka zaskoczy ją i podejdzie do sprawy racjonalnie ale prawdopodobieństwo takiego obrotu rzeczy było bliskie zera. Powiedziałam Karen, że do niej należy wybór czasu i warunków do przeprowadzania z matką rozmowy o granicach. Zamiast czekać na kolejną nieprzyjemną scysję i denerwować się na zapas, powinna była, moim zdaniem, wyjść z inicjatywą i zagaić sama, demonstrując przy okazji postawę proaktywną. Mogła też zdecydować, czy odbyć rozmowę osobiście, czy przez telefon. Jeśli spodziewasz się ze strony matki gwałtownej szarży, krzyków i kalumni, nie ma powodu, żebyś narażała się na to fizycznie, zwłaszcza w okolicznościach utrudniających ci wyjście. Telefon pozwala powiedzieć to, co masz do powiedzenia z miejsca, w którym czujesz się bezpieczna i w dodatku z konspektem przed oczami. Zasugerowałam więc Karen użycie telefonu. Ja. Proszę uzbroić się w gotowe, niedefensywne odpowiedzi. W konfrontacji z tak wybuchową osobą jak pani matka, szczególnie ważne jest zachowanie spokoju. Niech pani nie da się wciągnąć w kłótnie, polemikę czy uzasadnianie swoich racji, nie przerzuca się z matką oskarżeniami ani epitetami, nie zbacza z głównego wątku, proszę mówić zwięźle, jasno i tylko tyle ile trzeba. Jeśli twoja niekochająca matka przypomina matkę Karen, musisz liczyć się z natychmiastowym i zaciekłym kontratakiem. Z pewnością odrzuci ci piłeczkę i zapłonie świętym oburzeniem, że w ogóle ośmielasz się sugerować jakieś błędy w jej postępowaniu. Biedna Karen szykowała się na tę rozmowę jak na ścięcie, co wcale mnie nie dziwiło. Karen. Doskonale wiem, co powie. Jak śmiesz tak do mnie mówić. Za kogo ty się uważasz, do diabła? Przynosisz wstyd całej rodzinie, zadając się z tym imigrantem. Deklasujesz nas wszystkich. Lepiej spójrz na siebie, moja panno, zamiast krytykować matkę. Dobrze będzie, jeśli w ogóle dopuści mnie do głosu. Ja. Nie musi pani wysłuchiwać obelg czy insynuacji. Nikt nie musi. Może pani powiedzieć: Jeśli dalej będziesz mnie obrażać, rozłączę się. Albo po prostu przerwać jej słowami, masz natychmiast przestać. To temat poza dyskusją. Jeśli się nie uspokoisz, odkładam słuchawkę. Nie jest pani przykuta łańcuchem do telefonu ani do fotela, jeśli siedzi pani na wprost niej, jest pani dorosła. Nic się nie zmieni, jeśli pani nie zmieni swojego zachowania wobec matki. Do tej pory to ona trzymała całą władzę. Teraz ma pani jej powiedzieć i pokazać, że to się skończyło. Zebrawszy się wreszcie na odwagę, Karen zadzwoniła do matki, a przy naszym następnym spotkaniu zdała mi relację z tej rozmowy. Karen. To była jedna z najcięższych rzeczy, jakie w życiu zrobiłam, Suzan. Serce podchodziło mi do gardła, już samo wybieranie numeru wydawało mi się ponad siły, no a dalej było tak źle, jak przewidywałam. Powiedziałam jej, że nie będę dłużej znosić krytykowania Daniela ani mnie, i że więcej nie będziemy rozmawiać o ślubie. Oczywiście musiałam pożegnać się definitywnie z takim moim głupim marzeniem, że chodzimy razem po sklepach i oglądamy suknie. No i zaczęło się. Uderzyła w wielki krzyk, wrzeszczała jaka jestem podła i głupia i niewdzięczna i jak nie może patrzeć na Daniela. Odsunęłam telefon od ucha, żeby darła się w próżnię. A potem powiedziałam, że ma przestać i że jej krzyki już na mnie nie działają. Przez chwilę była cisza, więc dodałam jeszcze: Masz wybór. Albo będziemy rozmawiać po ludzku, albo wcale. To jedyne możliwości, mamo. Musisz skończyć z rozkazywaniem mi jak dziecku i zrozumieć, że to moja sprawa, kogo kocham i za kogo wychodzę za mąż. Nie twoja. Chyba ją zamurowało, bo po dłuższej przerwie powiedziała tylko: Proszę bardzo, i ci rujnuj sobie życie, zobaczysz, czy mnie to obejdzie. I rozłączyła się pierwsza. Nie czułam pełnego triumfu, i cała trzęsłam się w środku, ale jednak, co za ulga! Przynajmniej mogę patrzeć Danielowi w oczy i nie umierać ze wstydu, tak jakbym złożyła się w całość. Tego rodzaju konfrontacja jest z pewnością ciężkim przeżyciem. Wychodzisz z niej tak jak Karen, roztrzęsiona i wyczerpana. Niełatwo stawić czoła gniewnej, agresywnej w słowach matce, nawet na odległość, przez telefon. Obiecuję ci jednak, że przez cały twój wewnętrzny zamęt w końcu przebije się duma i satysfakcja. Powiedz sobie: No proszę, na co się zdobyłam i będzie to uczucie bezcenne. Ja Ma pani teraz narzędzia, żeby się chronić, Karen. I może pani użyć ich ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Widzi pani, ściany nie runęły, niebo nie spadło pani na głowę. Po każdej burzliwej wymianie zdań z matką, proszę głęboko oddychać i robić to, co może ukoić pani nerwy. Wziąć gorącą kąpiel i leżąc w wannie, Napawać się własną dzielnością. Potrafi pani zatroszczyć się sama o siebie. Obudziła pani w sobie kobietę waleczną, która od dawna czekała na to przebudzenie. Tak czy inaczej, zrób to. To odpowiedni moment, żebyś zdecydowała. Albo godzę się na status quo i pozwalam, żeby relacja z matką dalej rzucała cień na moje życie, albo zmieniam relację, zaczynając od siebie. Nie da się przeprowadzić tych zmian łatwo i bezboleśnie. Po prostu musisz to zrobić, niekoniecznie rewolucyjnie, raczej krok po kroku. Możesz walczyć z lękiem i poczuciem winy, ale gwarantuję ci, że zniesiesz je lepiej niż myślisz. Żadne negatywne emocje nie wygrają z poczuciem, że stajesz się zdrową, pełną, dorosłą kobietą. To największy prezent, jaki możesz zrobić sama sobie.